Krycha i Kasti. Do was pytania teraz. Tak, tak. Ładnie puściłeś oczko. Bardzo dobrze. Konflikt między wami jest ewidentny. To widać na każdym kroku. Podczas poprzedniej konferencji było to widać i na każdym kroku też właściwie dosłownie, bo Krycha ten krok podniósł dosyć wysoko w pewnym momencie. Kasti to przyjął na rękę. Chciałbym usłyszeć z waszej strony, jak to jest dokładnie, bo ja słyszałem, że z jednej strony są to wyświetlenia, jest to konflikt o to, kto jest bardziej popularny. Tutaj chodzi, później się okazuje, że o wagę. Jak to jest, Krycha? Nie na rękę, tylko prawie na klatę. No prawie na klatę, prawie na klatę. On mówił, że zablokował ręką. Tak zawiało trochę i noga poleciała. Konflikt jest. Nie sztuczny, nie nadmuchany. On to zaczął, ja to skończę. Mhm. Tyle mam do powiedzenia. Nie, no nie, ja zacząłem konflikt, bo mieliśmy walczyć na Fame MMA 2. No, Krystian doznał wtedy kontuzji, ale to nie pierwsza sytuacja, kiedy przede mną uciekał, bo ostatnio też na zapleczu właśnie podczas konferencji do Fame MMA 4 też właśnie tam takie miał zawirowanie, że gdzieś tam coś tam chciał powiedzieć, ale później uciekał. Partnerem filmu jest footballteam.pl. Darmowa gra przeglądarkowa w formie menedżera piłkarskiego. Codziennie czeka na Ciebie dawka emocji w piłkarskich ligach internetowych. Dołącz do nas. Załóż swój klub, ulepszaj stadion, zbierz graczy, wciel się w swojego piłkarza, trenuj, zdobywaj lepsze przedmioty, otwierając paczki, ulepszając je, handluj nimi i zostań najlepszym. Rejestrując się z linku w opisie, dostajesz bonus w postaci 200 punktów energii na start. Także bardzo się cieszę, że dojdzie do walki w końcu. Nie wiem, gdzie ci się to przyśniło, bo wszystkie szoty i nagrania na YouTubie pokazują co innego, a ty nadal mówisz swoje. No pierwsza sprawa, no to z tym kopem na poprzedniej konferencji, to tam zaczęłaś uciekać do tyłu. Druga sprawa to jest film, gdzie Alan miał chyba live'a, tak? Na Instagramie, dobrze pamiętam. Jest tam rzucony owszem taki shot. No i to ty tam uciekasz za Ambro, ale przyznam szczerze, że faktycznie chciałem uciec w pewnym momencie, wystraszyłem się, bo kurwa, tak mu śmierdziało z buzi, że nie mogłem już tego wytrzymać. Powiem wam, że to jest trochę jak telenowela brazylijska, naprawdę. Nie ma co dyskutować, trzeba mu wpierdolić. I tyle, przymknąć mu dziób i się skończy gadanie. Właśnie, Kasti, czy to kopnięcie, które było takie publiczne dosyć, czy podczas konferencji odbierasz jako osobistą zniewagę i zamierzasz coś z tym zrobić? Nie, no myślę, że Krystian sobie tylko trenował, a ja przecież po tym kopnięciu to ciężko wylądowałem w szpitalu na 2 tygodnie, nic nie mówiłem. To był naprawdę ciężki, kurwa, uraz dla mnie i mam nadzieję, że się nie zdarzy taka sytuacja, żebym szczęśliwie dotrwał do walki, bo drugiego takiego kopa to już przed walką bym nie dał rady, to chyba bym doznał kontuzji. Ale trenowałeś, w sensie uczyłeś się razem z trenerem, jak odbierać właśnie takie high kicki? No nie, ale właśnie Rafał, jak oglądasz, to musimy chyba tutaj takie specjalne potrenować, takie przyjęcia takich frontów od Krychy. Musimy to przeanalizować, żeby mi przypadkiem nie połamał ręki, bo naprawdę to była moc bardzo duża, uwierzcie mi. Ja bym ci polecał zacząć trenować, żebyś w końcu coś pokazał, niż tylko zbieranie na swój pusty łeb. To raz, a dwa, szybkość zbierania tych frontów, tak samo jak twoja szybkość skręcania blantów, bo wszędzie się obnosisz, że tyle jarasz, tak jesteś prosportowy, także szybko no, trenuj, jak szybko jarasz. Ostatnio, słuchaj, tutaj takie susze CBD wyszły, nie wiem, czy śledzisz troszeczkę rynek. To są takie prozdrowotne susze, faktycznie sobie palę. Nie powinienem palić, powinienem waporyzować. Muszę sobie kupić waporyzator. Ale tak, prozdrowotnie uważam, że konopie bardzo fajnie wpływają na zdrowie. Oczywiście nie mówię tutaj o takiej stricte marihuanie, tylko o konopiach takich medycznych. Bardzo są fajne, bardzo polecam każdemu. Widzę, że... Zadaj jakieś pytanie, bo pierdoli z dupy. Pamiętajcie, nigdy nie bierzcie narkotyków. Nigdy nie bierzcie narkotyków, to absolutnie jest straszne. Krycha. Ostatnio na poprzedniej konferencji rzucaliście w siebie, że tak powiem, określeniami zwierzęcymi. Powiedz mi, do jakiego zwierzęcia dzisiaj byś porównał swojego przeciwnika? Ostatnio był orangutan chyba, z tego co wiem, albo małpa. Kurwa, skąd ty masz te pytania? Z dupy, no to już jest proste. Do jakiego zwierzęcia? Tak, do jakiego zwierzęcia? Z jego zachowania czy z jego wyglądu? Wiesz co...
zachowanie, zostawmy wygląd, wiesz, na dalszym planie. Ciężko mi powiedzieć, to jest... Chyba każde zwierzę, które... Żadne zwierzę nie potrafi się komunikować, więc do każdego zwierzęcia, no bo do niego, co do niego mówisz, to niego nic nie dociera, zwierzęta. Więc może być czymkolwiek. Zaczynając od koliberka, kończąc na... Czym on mnie tam ostatnio nazywał? Orangutanem, tak? Orangutanem? Koczkodanem. Koczkodan, o, przepraszam, koczkodan, to jest jednak zasadnicza różnica. Można go porównać do wszystkiego. Do wszystkiego. Kasti? No, jest, nie wiem, chyba do barana, bo jest taki głupi po prostu. No nic nowego nie powiedziałeś, kurwa. Wszystko powtórzyłeś. No tak. No tak. W sumie nie ma co powtarzać, no bo żadnej gadki w sumie... No nie ma, no po prostu jesteś głupi. Dobrze, się zastanawiałem nad tą jego fryzurą. Czy u fryzjera był, ale chyba kurwa mu w pralkę łeb wsadził, mu pralka mózg wyprała. Nie no, dzisiaj mam równiutko przycięte, nie wiem czy wam się podoba. Krystianowi się nie podoba, no nie wiem, właśnie miałem się na łyso opierdolić, że tak powiem, ale stwierdziłem, że jednak zostanę w tej swojej fryzurze i no nie wiem, na razie tak zostaje, no jak mu się nie podoba, to trudno, no. Nie muszę mu się podobać, nie? No chyba, no... Nie wiem, jak on tak patrzy na tą fryzurę, to może mu się, nie wiem, z buzi podoba, ma fryzura, mu się nie podoba, może chłopaków faktycznie woli. No nie wiem, no to nie moja sprawa, nie? Ja robię swoje, trenuję, czekam na 26 października i się klepiemy. Strasznie dużo o fryzurach tutaj, na szczęście nie intymnych. Chyba nawet nie chciałbym tego wiedzieć, szczerze mówiąc.